treningowych. Na poprzednim filmie omówiliśmy tematykę, jakim jest plan treningowy o nazwie SPLIT, czyli jest to trening dzielony. Dzisiaj dalej będziemy sobie porozmawiali o tej grupie treningów z podgrupy właśnie treningu dzielonego, nazywanym push, pull, legs oraz trening góra-dół. I zaczniemy sobie od tego drugiego. W treningu góra-dół, jak sama nazwa wskazuje, skupiamy się na treningu dzielonym, w którym dzielimy partie mięśniowe na taki sposób, że od pasa w górę wykonujemy wszystkie partie na jednej jednostce treningowej, na drugiej jednostce treningowej wykonujemy wszystkie partie mięśniowe od pasa w dół. Następnie mamy dzień przerwy i powtarzamy trening góra i powtarzamy trening dół. Czyli na przykład poniedziałek góra, wtorek dół, środa dzień przerwy, czwartek góra, piątek trening dołu z powrotem. I teraz tak, tutaj możemy to porównać z treningiem split, ponieważ jest to również trening dzielony. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, tam była jedna duża partia mięśniowa oraz jedna mniejsza. Tutaj mamy tych partii mięśniowych o wiele więcej. I dlaczego w taki sposób się w ogóle dzieli, że wykonuje się jedną partię dwa razy w tygodniu? Ponieważ, tak jak wcześniej już wspominałem również właśnie w poprzednim materiale, dotyczy się tego, że w momencie, w którym mamy 5 albo 6 ćwiczeń na daną jedną partię mięśniową, żeby ją dobrze przetrenować, żeby przetrenować wszystkie funkcje, żeby ją zaktywować, ona może w pewnym momencie być na tyle zmęczona tym rodzajem treningu, że inne partie mięśniowe się włączają do wysiłku. Czyli bardzo prosty przykład. Przy klatce piersiowej bardzo często jest angażowany mięsień akton przedni, mięsień naramiennego oraz mięsień trójgłowy ramienia. I w momencie, w którym my wykonujemy 5 ćwiczeń na klatkę piersiową, nasza klatka w stanie jest 3 ćwiczenia wytrzymać, następnie już jest zmęczona i się wyłącza i zaczynamy pracować naszym mięśniem naramiennym przednim przy 2 ćwiczeniach i mięsień trójgłowym ramienia. Często właśnie później wtedy powstają dysproporcje, dysbalans strukturalny w ciele i często właśnie też protrakcja, łopatek, czyli mocno idące do przodu te nasze barki później są, po prostu one są wtedy za mocno, za bardzo są tutaj poprzykurczane i występują problemy. Jeśli kiedykolwiek byliście na siłowni, to na pewno zauważyliście osoby, które mają takie dość duże problemy właśnie z tą protrakcją, czyli są bardzo mocno wysunięte do przodu, nabudowaną bardzo mocną masę mięśniową mają i to może być właśnie przyczyną tego, że ten trening jest w sposób nieodpowiedni dzielony. Dodatkowym plusem, jaki możemy zauważyć właśnie w przypadku treningu właśnie tak podzielonego, jest to, że możemy bardziej się skupić na motoryce, ponieważ mamy więcej, nie mamy aż tak obolałych tych mięśni pomiędzy tymi jednostkami treningowymi. Czyli możemy sobie dodatkowo wrzucić jeszcze jakiś sport wtedy, bo takim przykładowym treningu klatki piersiowej, który mamy na przykład na splicie właśnie 5 czy 6 ćwiczeń, ona będzie bardzo bolała i ciężko nam później będzie jakiekolwiek aktywność wykonywać, a w momencie, w którym wykonamy 2 bądź 3 ćwiczenia, nie będzie ona aż tak obolała i nie będzie ona aż tak wpływała. Poza tym też możemy na przykład na jednej jednostce treningowej skupić się bardziej na rozwoju siły, a na drugiej jednostce treningowej możemy się skupić na rozwoju bardziej takim hipertroficznym. Bo nasze ciało troszeczkę lepiej się jakby programuje, jak w danej jednej jednostce wykonujemy tylko siłę albo tylko hipertrofię. Jak robimy i siłę i hipertrofię, nasze ciało troszeczkę zaczyna, nie wie do końca, jaki rodzaj włókien mięśniowych ma być w tym momencie nabudowywany na nowo. Jakie możemy, czyli tu już widzimy 3 plusy, tak, tego rodzaju treningu. Jakie możemy minusy zauważyć? Minusami na pewno będzie to, że to jednak wykonujemy 4 razy w tygodniu, a nie 3 razy w tygodniu taki rodzaj treningu, więc no jednak jak ktoś ma bardzo mało czasu, to jednak o 33% ten trening jest wykorzystywany, ma więcej czasu zajmuje w skali tygodnia oczywiście, więc no na pewno będzie więcej, bardziej czasochłonny, bardziej angażujący nas poprzez to. Na pewno też jeśli osoby, które lubią, bo ja wiem jako z własnego doświadczenia, że ludzie lubią te właśnie te domsty, tą obolałość mięśniową, to w tym rodzaju treningu one będą mniejsze. Czyli może to podświadomie gdzieś na naszą motywację zadziałać w taki sposób, że ten trening był nieefektywny, bo nie jesteśmy po nim obolali, a po splicie zawsze będziemy obolali. Ale to jest oczywiście, to nie jest oczywiście związane, to nie jest prawda, ponieważ te zakwasy nie do końca, bardziej wiążą się z tymi adaptacjami
do danego ruchu, czyli jak pierwszy raz wykonujemy jakiś sport, to te zakwasy będą po prostu najcięższe. I tak jest zawsze. Później ciało się przyzwyczaja i następnie trzeba coś zmienić. Kolejnym na przykład minusem, ale to też takie bardziej, może też można powiedzieć bardziej troszeczkę dla ego, że na pewno waskularyzacja i ukrwienie tego mięśnia będzie gorsze w momencie, w którym będziemy wykonywali mniej tych ćwiczeń. Ale no to tak jak mówię, to jest już kwestia ego. Również nie do końca to się przekłada na rozwój naszej sylwetki. Oczywiście waskularyzacja, czyli te żyły, które widać, troszeczkę bardziej mogą wpłynąć na wizualny wygląd naszego ciała. Ale ja bym to raczej zbagatelizował, bo jeśli mówimy o takim holistycznym rozwoju naszego ciała, to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Następny rodzaj treningu, który sobie omówimy, będzie to tak zwany push-pull-legs. I tutaj już mamy, jeśli mamy trening push-pull-legs, czyli push to są wszystkie ćwiczenia wypychające, czyli to jest ten ruch. Możemy tutaj dać klatkę piersiową, mięsień naramienny oraz mięsień trójgłowy ramienia. Pull to są wszystkie ruchy, które przyciągamy, czyli tutaj mamy mięśnie pleców, dwugłowy ramienia, możemy dać tutaj tył mięśnia naramiennego i w taki sposób mamy podział. I teraz możemy sobie zrobić push w skali tygodnia, to jest akurat tyle fajnie, że możemy zrobić push, pull, trening legs, czyli nogi, czyli to jest cały normalny trening nóg i wtedy możemy się zamknąć na 3 treningach w tygodniu, ale możemy zrobić sobie push, pull, legs, znowu push, pull, legs i wtedy mamy aż 6 dni treningowych w tygodniu całym. Jest dużo osób, które w pewien sposób się uzależniają od siłowni i dla nich dzień bez siłowni jest dniem straconym, czyli to jest fajne wtedy rozwiązanie dla takich osób, które po prostu każdego dnia chciałyby coś zrobić i po prostu dla nich to jest rekreacja, jest to przyjemność. Oczywiście dla takich osób, które nie pałają jakąś miłością do siłowni, trenowanie 6 razy w tygodniu nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Lepiej w te dni po prostu wdrożyć sobie jakąś inną aktywność, która będzie innym bodźcem i w inny sposób będzie rozwijało nasze ciało. Możemy również sobie zrobić push, pull, legs, push, pull. W momencie, w którym będziemy legs wykonywali tylko raz w tygodniu, a na push, pull się skupimy bardziej na rozwoju tej górnych partii mięśniowych, bo jednak nie oszukujmy się, każdy bardziej gdzieś tam skupia się na tym, żeby rozwijać bardziej górę niż dół naszego ciała, to również możemy sobie podzielić na trening bardziej siłowy, czyli ta pierwsza część jest bardziej siłowa, czyli poniedziałek, wtorek byłby bardziej siłowy, później legs, czyli tak jakby odpoczynek naszej góry i mniej siłowa część, czyli część bardziej hipertroficzna, w tej drugiej części tygodnia i to też będzie również fajnym podziałem. Jest bardzo dużo gdzieś tam różnych wariantów, które musimy znaleźć dla siebie odpowiednie w zależności od tego, jakim czasem dysponujemy, jaki mamy charakter pracy, jak możemy te treningi wykonywać, jakie mamy odczucia w momencie, w którym wykonujemy te treningi. I to jest tak naprawdę najważniejsze, bo najważniejsza jest regularność trenowania oraz progresowanie. W momencie, w którym będziemy na siłę szli na trening, bardzo ciężko będzie nam o ten progres. Jeśli nie będzie progresu, nie będziemy się rozwijali i znowu jak zobaczymy, że się nie rozwijamy, to również będzie nam bardzo ciężko się zmotywować i niestety ta pętla się będzie zapętlać, będziemy robili sobie przerwę. Później znowu będziemy wracali i tak cały czas. A tak chodzi o to, żeby cały czas lekko, chociaż troszeczkę, ale iść cały czas do góry, cały czas się rozwijać, a nie po prostu iść, przetrenować się, później bardzo długo nic nie robimy i znowu iść, przetrenować się i bardzo długo. Bo tak naprawdę cały czas tym mniej więcej na podobne wtedy pułapie. I ja to mówię ze swojego doświadczenia, bo wielu właśnie mam klientów, którzy w taki sposób podchodzili, że na przykład mieli zryw, jak na przykład zrobiło się ciepło, kwiecień, maj, czerwiec, później cały rok nic i później jest następny rok znowu to samo. To jest bardzo niezdrowe, niebezpieczne dla naszego ciała. Często ludzie się porywają na ciężkie treningi, ciężkie plany treningowe, a wszystko powinno być step by step, krok po kroku, rozwój i progresować, ale wszystko z czasem i z głową. W następnym filmie omówimy sobie trening ogólnorozwojowy, czyli trening całego ciała i do usłyszenia.